Na naszej kolejnej lekcji WOS-u online. Ja się nazywam Alicja Pacewicz i jestem założycielką, współzałożycielką Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, która od prawie 30 lat się zajmuje właśnie edukacją obywatelską, którą rozumiemy zarówno jako lekcję wiedzy o społeczeństwie, ale też szerzej uważamy, że to powinna być taka rzecz, którą robi cała szkoła, nie tylko na lekcjach WOS-u. Ale dzisiaj się skupimy na WOS-ie, no bo już widzicie, że różne drzewa puszczają zielone listki, zaraz będzie matura. I postanowiliśmy bardzo tutaj mocno uwzględnić potrzeby maturzystów i maturzystek oraz nauczycieli i nauczyciele, którzy z nimi pracują, bo to jest już no naprawdę ostatni moment, żeby jeszcze coś nawet powtórzyć. Dlatego zaprosiliśmy na dzisiejsze... Słuchajcie, mam niestabilne połączenie, włączam kamerę, ale jestem. Oj, przepraszam, nie to wyłączyłam, wyłączyłam mikrofon. I jest z nami Stanisław Zakroczymski, człowiek, który od kilku lat właściwie wolontarystycznie przygotowuje różnych młodych ludzi do matury i ma to po prostu obcykane, a przede wszystkim wie, na czym się zwykle uczniowie i uczennice wykładają na maturze. I wybraliśmy właśnie te tematy, które są prawie w każdym arkuszu maturalnym się znajdują i na których jest najwięcej wpadek. Ale to przy okazji jest też dobra taka edukacja ustrojowo-prawna, więc nawet jeżeli jest ktoś tutaj na sali wirtualnej, kto nie zdaje matury, to warto to wiedzieć, bo to się wszystkim naprawdę w głowie kręci i mam nadzieję, że nauczyciele i nauczycielki, którzy z nami są, też z tego skorzystają. Już oddaję głos Staszkowi. Jeszcze tylko tak, po pierwsze chcę wszystkich bardzo serdecznie przywitać, bo tu jest znowu cała Polska, Kamieniec Wrocławski, Siemianowice, Gdynia i w ogóle. Bardzo serdecznie witamy i jako przypominajkę chcę pokazać to, co za każdym razem pokazuję na wstępie wszystkich naszych lekcji, czyli nasze podręczniki, ponieważ nieskromnie powiemy, że to są chyba najlepsze podręczniki do WOS-u, które są w tej chwili na rynku. Może nie najłatwiejsze, ale też na pewno nie najtrudniejsze. I one mają taką cechę, że pokazują, co to wszystko znaczy w życiu, w naszym życiu, na co dzień. Nie tylko co jest w Konstytucji, ale także co to oznacza dla nas. I to jest KOS dla szkół podstawowych, to jest podręcznik, który pierwsza wersja była, słuchajcie, w 92 roku albo trzecim, jak jeszcze szkoły nie były samorządowe, tylko centralnie prowadzone, oraz przewodnik obywatelski, dwutomowa podręcznik do szkół średnich do tego w zakresie podstawowym, ale jest tam tyle fajnych różnych dodatkowych rzeczy, że nawet jak ktoś się szykuje do matury, to warto, żeby z niego korzystał. Witamy w takim razie jeszcze Szczecin i Pszczynę. I powiem tak, jedna rzecz, która się naprawdę wszystkim bardzo zawsze kićka, to jest to relacje między administracją rządową a samorządową. Po drugie, to co Staszek zauważył, to że wszyscy mają problemy z odróżnianiem z jakiej gałęzi prawa wywodzi się dany przepis, czym się różni prawo rzeczowe od materialnego i jeszcze parę takich rzeczy, co właściwie można prawie być pewnym, że coś z tego będzie na maturze. No to jest nasz rysunek trochę dotyczący tego władzy wykonawczej i jej kompetencji, bo policja to właśnie ten taką władzy. I niewątpliwie męczą młodego człowieka i ta matura na pewno wam bardzo dobrze pójdzie. Ja mam propozycję, żeby wszyscy, którzy są tutaj, mają coś wspólnego z maturą, żeby buźkę uśmiechniętą wstawili. To będzie taki dobry znak dla was, bo wam naprawdę wszyscy zdacie. W tym roku to już po prostu to jest pewne.
Słuchajcie, tu jest dużo różnych szczegółowych celów, które chcemy zrealizować. Nie będę ich czytała, bo myślę, że ważniejsze, żeby Staszek odpowiedział na wasze pytanie i powiedział, jakie te kruczki warto mieć w głowie. Więc tylko jeszcze powiem, że Staszek, choć jest młody wiekiem, tak młody, że się nie chce przyznać, ile ma lat, ale jest, no po pierwsze, historykiem, prawnikiem, pisze doktorat właśnie z administracji samorządowej i relacji z rządową, więc ma to wszystko w małym palcu. Od kilkunastu miesięcy jest jednym z głównych doradców prawnych Szymona Hołowni, ale też no, jest współpracownikiem stałym Centrum Edukacji Obywatelskiej oczywiście i Domu Spotkań z Historią, pasjonatem samorządności i edukacji obywatelskiej. Oddaję ci, Staszku, głos. Halo, halo. Czy słychać mnie dobrze? Tak, świetnie cię słychać. Świetnie, dobra, dzięki za potwierdzenie, bo czasami szwankują te słuchawki i mikrofon. Bardzo dziękuję za taką, może ja już zdejmę ten, że tak powiem, no, chwalenie się dorobkiem, bo nie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Bardzo dziękuję, Ali, za ten wstęp. Ja, wybacz, Alu, bez przytyku nie mogę zacząć i no, widać, jak trudna jest ta materia, ponieważ sama się pomyliłaś, to rozróżnienie nie jest na prawo materialne i rzeczowe, tylko jest rozróżnienie na prawo materialne i formalne, albo proceduralne. I tak. Oczywiście będziemy o tym rozmawiać. Prawo rzeczowe to jest rzecz zupełnie innego porządku, mianowicie jest to podgałąź prawa cywilnego. Ale o tym, do tego dzisiaj dojdziemy. Ja wiem, że to są tematy bardzo trudne i skomplikowane i to też są tematy, których często w szkole no, jakby są, no, nie ma czasu, żeby je dostatecznie przerobić, więc ja bardzo szybko chcę przejść do rzeczy. Tak jak Ala powiedziała, że dzisiejsze zajęcia jakby ja postanowiłem podzielić jakby na takie trzy części. W pierwszej części porozmawiamy o, jakby to będzie taka najbardziej wykładowa część i ja chcę się w niej skupić na dwóch sprawach, czyli po pierwsze na tych relacjach samorząd-rząd, czy raczej administracja rządowa, ale też rząd, bo to jest skomplikowane i na generalnie istocie samorządności i na organach samorządowych, bo na tym wiem, że jest straszny problem i ja się nie dziwię, bo to jest bardzo zagmatwana w Polsce struktura. Moim zdaniem wymaganie tego wszystkiego na maturze mija się z celem, ale nie będziemy o tym dyskutować, bo matura jest zapasem i ewentualnie o reformach matury możemy sobie podyskutować innym razem, więc teraz trzeba się tego po prostu nauczyć. Postaram się to zrobić w jak najbardziej logiczny sposób, wam to pokazać przy tej ograniczonej ilości czasu, którą mam. Potem zajmę się tymi kwestiami związanymi z prawem i nie będziemy rozmawiać o ustrojowych, wielkich zasadach, trójpodziału władzy, o ustroju politycznym i tak dalej, bo to mam takie poczucie, że to częściej jednak jest przerabiane w całości, natomiast ja się skupię na tych takich sprawach szczegularskich, to znaczy do którego sądu co złożyć, jak odróżnić właśnie te różne gałęzie prawa od siebie i tak dalej. To będzie jakby pierwsza część. W drugiej części przerobimy kilka zadań maturalnych razem, które ja wybrałem z ostatnich, arkuszy maturalnych w tym zakresie, o którym rozmawiamy, a w trzeciej części, jak starczy czasu, no mam nadzieję, że starczy, ja po prostu chętnie odpowiem na wasze pytania. Co nie znaczy, że wcześniej nie będę was prosił o udzielenie jakichś takich szybkich może odpowiedzi na rozgrywkę, żeby sprawdzić, czy tam po drugiej stronie jeszcze nie zasnęliście. Mam nadzieję, że uda mi się was przekonać, że to są nie tylko ważne i czasami skomplikowane sprawy, ale też bardzo ciekawe i życiowe. Także tak to widzę. Słuchajcie, rozpoczniemy sobie od tej kwestii administracja rządowa, a samorządowa. I teraz bardzo często rozmowę o administracji samorządowej rozpoczyna się od takich abstrakcyjnych pojęć, jak zasada decentralizacji władzy publicznej, czy zasada pomocniczości. Natomiast ja chciałem, i one są oczywiście bardzo ważne, to są konstytucyjne zasady, zawarte wręcz w preambule i w pierwszym rozdziale Konstytucji. One są niezwykle ważne, ale są bardzo abstrakcyjne. Natomiast ja chciałem, żebyśmy sekundę zastanowili się nad tym, co to znaczy w praktyce. Co znaczy w praktyce, że i teraz sobie zmienię, żeby móc pisać. Co znaczy, że decentralizacja to jest przekazywanie organizacjom niepodporządkowanym rządowi funkcji publicznych, pozostających dotąd wyłącznie w kompetencjach władz centralnych. Słuchajcie, my jak myślimy sobie o państwie,
to często myślimy sobie o tym państwie jako o jakiejś takiej wielkiej machinie, wielkim potworze, jakimś lewiatanie, jak u Hobbesa, jeszcze dawno, kilkaset lat temu, który jest jakimś takim wielkim stworem, który ma głowę, ręce, różne, porusza nimi, wymierza tu sprawiedliwość, tu buduje drogi, tutaj nie wiem, zajmuje się wydawaniem paszportów, tutaj pozwolenie na budowę i tak dalej, i tak dalej. I to jest jedno wielki monolit, którym steruje gdzieś tam u góry jakiś premier, czy prezydent, to już w zależności od ustroju, i wszystkie te, że tak powiem, jego części poruszają się w miarę jakoś harmonijnie, zgodnie, i wszystkie te części są jakoś tam od siebie bezpośrednio zależne. I jakby im coś jest wyżej w tej hierarchii, tym jest ważniejsze, i im coś jest bardziej bliżej centrum, w Warszawie najlepiej, to jest już w ogóle najważniejsze i może rządzić całą resztę. Samorządność i decentralizacja jest zaprzeczeniem tej temu pomysłowi. To trzeba sobie bardzo mocno powiedzieć, zaprzeczeniem, odwróceniem tej drabiny do góry nogami. Jest powiedziane, że jest powiedzeniem, że sprawy publiczne, co to znaczy sprawy publiczne? To są takie zaklęcia, których często używamy. Sprawy publiczne to inaczej sprawy wspólne. Tak? Sprawy wspólne. Sprawy, co do których rozwiązywanie jest w interesie nie tylko moim, twoim, każdego z nas tutaj, tak? No mamy takie sprawy prywatne, które są tylko w naszym interesie, tak? W naszym prywatnym interesie jest dobre prowadzenie swojego biznesu, albo zarabianie odpowiedniej ilości pieniędzy, albo szczęście w życiu osobistym, prawda? To są nasze prywatne sprawy, ale są takie sprawy jak sprawy publiczne i do tych spraw powołane są władze publiczne, wybierane w zależności od ustroju w różny sposób. Do takich spraw należy wymiar sprawiedliwości, budowanie dróg, prowadzenie szkół, ochrona zdrowia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I koncepcja samorządności, koncepcja decentralizacji polega na tym, że oprócz, teraz sobie tutaj włączę tablicę na chwilę, oprócz tego wielkiego potwora, który, no, teraz nie chcę być oskarżony jakieś obrazoburstwo, tak, ale mamy tego orła białego, ja nie umiem rysować ładnie, bardzo ale ładnie. Tak, bardzo mamy orła białego, który jest tutaj koloru, nie wiem dlaczego, ale akurat fioletowego, tak, które jakby, któremu powierzamy, tak, tej Rzeczpospolitej wykonywanie tych wszystkich zadań, oprócz tego powołujemy szereg takich małych orzełków, chciałoby się powiedzieć, tak? Małych jednostek, małych, ale strasznie ważnych, które w niezależnie od i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj zrobię takie, może taki znaczek, nie wiem, nieskończoności, bo nie będę rysował tych orzełków, zwłaszcza, że strasznie ciężko mi się rysuje moją myszką, którym powierzamy wykonywanie części zadań publicznych niezależnie od tego wielkiego orła. Rozumiecie? Niezależnie. To znaczy, że jedyna rzecz, która obowiązuje te władze naszych gmin, powiatów, to jest przestrzeganie prawa, które są przez organy tej Rzeczpospolitej Wielkiej ustalone. Zapamiętajcie, jedyna rzecz, która ich obowiązuje, jedyna rzecz, której ten wielki orzeł, wielkie państwo może się wtrącać, to jest przestrzeganie prawa, konstytucji, ustaw, rozporządzeń, które jest ustanowione. Wszystko inne, sposób, w jaki wykonywane są te zadania, decyzje co do tego, jak budować drogi, z jakich materiałów, kto ma je budować, skąd dokąd, jak urządzić system szkół, w sensie ile szkół wybudować, czy mniej dużych, czy więcej małych, czy wprowadzić tam lekcje dodatkowe i tak dalej, to już zależy od decyzji tych małych wspólnot, które są wspólnotami gminnymi. Przede wszystkim, bo gmina jest, to trzeba pamiętać, czasami nam się wydaje, że gmina to jest ta najmniejsza, najmniej ważna. Nie, gmina jest najmniejsza i najważniejsza. Na tym polega zasada decentralizacji i na tym polega zasada pomocniczości, że to najmniejsze jest najważniejsze, bo jest najbliższe, na wszystkim. Czyli słuchajcie, zasada decentralizacji polega właśnie na tym, że oprócz tego wielkiego orła, który jest bardzo potrzebny, który zapewnia nam to bezpieczeństwo na arenie międzynarodowej, który pilnuje tych podstawowych, najważniejszych spraw, mamy te małe orzełki w tych naszych małych wspólnotach, które mają dbać o to, o nasz dobrobyt na co dzień, prawda? Pod warunkiem, że będą przestrzegały praw,
które są ustalone na poziomie centralnym. No i dobra. To jest pytanie o Rio. Za chwilę, dobra? Dojdziemy dobra. Do Rio. Bardzo chętnie odpowiem na pytanie o Rio. I to jest super ważne, żebyście to ujęli. Władza w gminie waszej, każdej, czy w mieście, czy w gminie, w zależności czy mieszkacie w mieście na prawach powiatu, czy mieszkacie w gminie miejskiej, czy wiejskiej, nie wykonuje władzy w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Tak? To jest, może brzmi to strasznie, ale wykonuje władzę publiczną w imieniu waszej gminy i na jej rachunek. Jeżeli robi to w ramach zadań własnych gminy, tak? Może robić w ramach zadań zleconych, wtedy robi na zlecenie Rzeczypospolitej Polskiej. Działa za zgodą Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie prawa, ale we własnym imieniu. To jest zupełna podstawa i to bardzo często nam umyka. Władza w gminie buduje drogi, prowadzi szkoły, szpitale, przychodnie, robi planowanie przestrzenne w interesie, w imieniu mieszkańców danej gminy, a nie w interesie Rzeczypospolitej Polskiej. I to jest esencja zasady pomocniczości, esencja zasady samodzielności samorządu terytorialnego. I o tym naprawdę bardzo warto pamiętać. Dobra, i teraz to jakby powiedzieliśmy sobie o takiej zupełnej podstawie, samorządu. Chciałem wam pokazać jeden taki slajd, który bardzo lubię, bo pokazuje nam pewną zależność. To na chwilę was tutaj zaangażuję. Ja odpowiem na pytania dotyczące samorządu, ale już zbiorczo, okej? Okay? Żeby teraz nie przerywać ciągu myślowego, bo i tak się rozgaduję, a co dopiero jak będę teraz zaczął odpowiadać na te rzeczy, które na czacie się pojawiają. No to pytanie może dla maturzystów, bo wykresy też są na maturze. Która władza, czy władze lokalne, czy władza ustawodawcza na poziomie centralnym cieszy się większym zaufaniem według tego sondażu obywateli? Mhm. Władza lokalna, bardzo dobrze. A czy ta różnica jest duża, czy nieduża? Jakby się tak mieli ocenić? Tak, no jest to bardzo duża różnica. Jeżeli zmierzymy poziom zaufania, to jest to niemalże dwukrotna różnica, a poziom nieufności jest ponad dwukrotnie większy w stosunku do władz ustawodawczych. I chcę wam powiedzieć, że nie zawsze tak było. Na początku samorząd nie cieszył się tak bardzo dużym poparciem, ale od pewnego czasu to poparcie regularnie rośnie, no co moim zdaniem, zdaniem wielu socjologów, świadczy po prostu o tym, że władze lokalne w Polsce się zakorzeniły i zapracowały w większości na swoje zaufanie, co nie znaczy, że wszystkie i wszędzie, bo bardzo często zdarza się, że władze lokalne są po prostu wymieniane w wyborach, prawda? Co 5 lat obecnie, bo od niedawna obowiązuje co 5 lat. Dobra, i teraz tak, to, co jest bardzo ważne, to jest to, że samorząd często funkcjonuje jako coś, co nazywam za moim promotorem, mistrzem, profesorem Sześciło, interfejsem państwa. Samorządy to jest i instytucje, które są prowadzone przez samorząd, to są te instytucje, na które najczęściej trafiamy, bo rzadziej trafiamy mimo wszystko do sądu niż do urzędu gminy. No może rzadziej, myślę, że też może się czasami niektórym zdarza trafić na komisariat policji, no nie wiem, jak na przykład zostaną okradzeni, tak, ale niż do, nie wiem, gminnej biblioteki, domu kultury albo do szkoły czy szpitala prowadzonego przez gminę czy powiat, prawda? Na co dzień korzystamy z gminnego systemu odprowadzania ścieków, segregacji i utylizacji odpadów, lepiej lub gorzej działających, jeździmy często gminną komunikacją. Czyli to jest to ta władza publiczna, ale nie państwowa. I to sobie musicie wybić z głowy. Nie państwowa, tylko publiczna. Tak? To jest ta władza publiczna, z którą się spotykamy najczęściej i która jakby odpowiada za największą ilość usług publicznych, czyli tych usług, które są wytwarzane i z których my korzystamy we wspólnym, a nie prywatnym interesie, to są przede wszystkim usługi wytwarzane i za które odpowiedzialna jest przede wszystkim gmina lub miasto na prawach powiatu, w dalszej kolejności powiat lub województwo. To sobie za chwilę jeszcze pokażemy na paru przykładach. Teraz tak, jest
Nie będziemy wchodzić w szczegóły tego wykresu, bo to jest wykres też z innej prezentacji, którą miałem jesienią, można sobie ją pewnie znaleźć na YouTubie, gdzie więcej mówiłem o różnych sporach, które są między władzami centralnymi a samorządowymi, ale to, co chcę wam podkreślić, co jest faktem obiektywnym, nie moją interpretacją, to jest to, że w ostatnich latach bardzo narasta spór o finansowanie zadań samorządu lokalnego z pieniędzy publicznych, no bo sam samorząd to generalnie, poza bardzo dużymi wyjątkami, już nie będę w nie wchodził, nie za bardzo może nałożyć daniny publiczne na obywateli, jeżeli może to w bardzo ograniczonym zakresie i w bardzo szczególnej procedurze. Jest coraz większy rozdziew między obowiązkami, które samorządy muszą wykonywać na podstawie ustaw, a finansowaniem. I tutaj najlepszym przykładem jest właśnie ta subwencja oświatowa, czyli pieniądze, które samorząd otrzymuje na edukację, które należy do jego absolutnie podstawowych zadań. Tutaj widać, że systematycznie spada udział procentowy pieniędzy, które rząd przeznacza z budżetu centralnego na edukację, co powoduje, że samorządy muszą dokładać to z własnych pieniędzy. Nie jest to jedyny spór o finanse, który ostatnio na tej linii samorządy, rząd funkcjonuje. Jest też spór na przykład o Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Polecam bardzo się temu przyjrzeć, nie będę tego rozwijał tutaj. Więc na tym poziomie samorządy rząd iskrzy od pewnego czasu, o czym warto wiedzieć, chociaż prawdopodobnie na maturze o to pytać nie będą. No dobra, natomiast no, parę takich przykładów dotyczących tego, czym te samorządy się zajmują. No i teraz to, co bym chciał, żebyście bardzo sobie mocno utrwalili, to jest to, że samorządy są od siebie niezależne. To bardzo często, o dziwo, widzę, że nawet u osób, które bardzo dobrze się zajmują na sprawach publicznych, u polityków, u różnych nawet prawników wykształconych, to jakoś nie wdrukowuje. Gmina nie podlega powiatowi, powiat nie podlega województwu. Każda z tych władz, tak jak już mówiłem, wykonuje swoje zadania na swój własny rachunek i na własną odpowiedzialność. Podlegają tylko i wyłącznie prawu w trybie nadzoru, o czym za chwilę nieco więcej powiem. Czyli nie jest tak, że na przykład gmina podlega w zakresie szkół, ponieważ gmina prowadzi szkoły podstawowe, a powiat ponadpodstawowe, czy tam na przykład, czyli po prostu licea, powiedzmy, czy technika, no to wtedy gmina jakoś podlega powiatowi. Nie, tak w ogóle nie jest. One mogą się dogadywać, nawet powinny się dogadywać, ale nie podlegają sobie nawzajem. Tak? No tu jest kilka takich przykładów, tak? Znaczy, chciałem wam, nie będę ich szczegółowo omawiać oczywiście, ale chcę wam pokazać, że jakby te samorządy są naprawdę zaangażowane w bardzo podstawowe takie usługi, które są na co dzień świadczone, jak pomoc społeczna, jak transport, jak kultura, bardzo ważna sprawa, często niedoceniona, jaką jest zagospodarowanie przestrzenne, czyli decydowane, co i gdzie może być budowane, a co nie może być budowane, gdzie można budować mieszkaniówkę, gdzie można drogę prowadzić i tak dalej, to też leży w zakresie kompetencji gminy, nie bezwzględnie, ale w dużej mierze. Oczywiście komunikacja, tak, i na przykład na przykładzie komunikacji bardzo dokładnie można zaobserwować, jak bardzo różnią się finanse i możliwości gmin, znaczy miast na prawach powiatu i gmin wiejskich, bo i czy gminy w ogóle poza tymi dużymi miastami, no bo o ile komunikacja miejska w Polsce się bardzo dynamicznie rozwija, o tyle często komunikacja w tych gminach, przede wszystkim wiejskich, upada, publiczna, i to ma związek z niedofinansowaniem tych gmin. To warto o tym wiedzieć, nie mam niestety czasu tego rozwijać, ale warto sobie z takich spraw zdawać sprawę. Dobra, ale niestety na te najciekawsze rzeczy, no niestety tak się składa, że najciekawszych rzeczy na maturze nie ma albo jest ich bardzo mało, natomiast niestety na tej maturze są rzeczy mniej ciekawe, bardziej techniczne, ale muszę im poświęcić teraz trochę czasu. Są to sprawy, jedną rzecz jeszcze chciałem wyjaśnić, bo tutaj było pytanie o RIO i to jest bardzo ważna rzecz i to trzeba podkreślić. I to jest coś, co wam często umyka. Dobrze, pytanie teraz na chwilę w eter, może ktoś napisze na czacie, kim jest wojewoda? Jakbyście mieli streścić, do czego sprowadza się funkcja wojewody? Czy wojewoda jest przedstawicielem samorządu? Bardzo dobrze. Przedstawiciel rządu w terenie. Nie da się chyba lepiej tego określić niż Michał czy Julia, jak to czynili teraz na czacie. Kto mianuje wojewodę? Pamiętacie może?
Super, premier. A jak się oficjalnie nazywa premier? Jaka jest tytuł, jaki ma? Prezes Rady Ministrów. Bardzo dobrze. Zdacie maturę, na pewno. Świetnie, tak, zdacie maturę. To bardzo, bardzo dobrze. Tak, słuchajcie, wojewoda jest przedstawicielem rządu w terenie. Mamy 16 województw. W każdej stolicy województwa urzęduje wojewoda. Mianowany osobiście przez premier. I teraz zadaniem wojewody głównym, to się w ogóle Urząd Wojewody moim zdaniem w dużej mierze powinien się do tego sprowadzać. Nie do końca tak jest, no ale to już jest na inną rozmowę. Znaczy, dobra, może inaczej. Wojewoda ma tak naprawdę dwa główne zadania. Pierwszym i najważniejszym jest nadzór nad przestrzeganiem prawa przez rządy, przez władze samorządowe. Tak? Czyli samorząd, czyli każdy akt prawa lokalnego, akt prawa miejscowego, jaki wydadzą samorządy na podstawie ustaw, bo tak jak mówiliśmy, samorząd nie może, to nie jest tak, że samorząd w ramach swojej samodzielności może ją uchwalić, że na jego terytorium na przykład nie obowiązuje przepis prawa karnego, który stanowi, nie wiem, o zakazie handlu i spożywania, nie wiem, marihuany. Tak? To tego samorząd zrobić absolutnie nie może, bo samorząd nie może wkraczać w materię ustawową, regulowaną przez prawo państwowe. Tak? Natomiast samorząd może wydawać cały szereg aktów. Jak sobie obejrzycie, na przykład wejdziecie sobie na biuletyn informacji publicznej swojego samorządu, to zobaczycie, że wasza rada nie próżnuje i każdego roku wydaje od kilkudziesięciu do kilkuset różnych uchwał. A to na temat sieci szkół, a to na temat wynagrodzenia nauczycieli, a to na temat, nie wiem, nazw ulic, a to na temat nadania statutu szpitalowi, a to uchwałę budżetową, o utworzeniu, nie wiem, jakiejś spółki do przetwarzania odpadów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Te wszystkie uchwały muszą być zgodne z prawem. Czyli z prawem, czyli z tymi aktami prawnymi, które konstytucja wymienia jako akty wyższego rzędu niż akty prawa miejscowego. Czyli to będzie konstytucja, umowy międzynarodowe, ratyfikowane oczywiście w trybie ustawowym i rozporządzenie, znaczy, no dobrze, umówmy się, że najważniejsze jest tutaj konstytucja i ustawa, okay? Bo z tymi rozporządzeniami to są spory w doktrynie, ale to... No może się pewnie zdarzyć, że jakaś aktowa miejscowego jest niezgodna z rozporządzeniem, ale to będzie wtedy, nie chcę sprawy komplikować, głównie chodzi o ustawy i akty prawa miejscowego. O konstytucję i ustawy, zgodność aktów z nimi. I teraz wojewoda bierze każdą tą ustawę i patrzy, no czy na przykład, nie wiem, nie okazało się, że w planie zagospodarowania przestrzennego w waszej miejscowości no nie wiem, samorząd, no nie wiem, nie zgodził się na to, żeby na przykład na terenie chronionym, tak, prawem, wybudować 5 wieżowców, tak, i nie doprowadzić do nich kanalizacji, tak, bo to jest niezgodne wtedy z odpowiednią ustawą o ustawami z zakresu prawa ochrony środowiska, tak. Może sprawdzić, czy na przykład wojewoda, określając wynagrodzenia nauczycieli, przestrzega kodeksu pracy. Czy samorząd może, czy przestrzega kodeksu pracy. Jeżeli wojewoda stwierdzi, że samorząd nie przestrzega jakiejś ustawy albo wychodzi poza zakres tego, co mu wolno, to wtedy uchyla, wydaje tak zwane rozstrzygnięcie nadzorcze. Ja może dam, to jest bardzo ważne, bo to się pojawia na maturze. Uważajcie na to, ja tego nie mówię, żeby tutaj sobie pogadać, tylko to się naprawdę pojawia na maturze i tego prawie nikt nie wie. Więc sprzedaję wam tutaj, to kilka razy się pojawiło w ostatnich latach. Czyli jest tak, samorząd, czyli teraz tak, rada miejska wydała sobie jakąś uchwałę. Boże, jak mi się słabo tutaj tym rysuje. No nic, nic nie poradzimy. Uchwała Rady Miejskiej. Tak? Rady Miejskiej, nie wiem, ktoś z was pisał, że jest z Siemianowic Śląskich, no to niech będzie Rada Miejska w Siemianowicach Śląskich, określiła na przykład, że nauczyciele w ramach oszczędności zarabiają poniżej płacy minimalnej. No oczywiście to jest skandal, i tak nauczyciele zarabiają za mało, no ale powiedzmy, że tak zrobiła. Ja tutaj daję to jako kompletny przykład. Nie, proszę nie przywiązywać do niego uwagi. Oczywiście nie oskarżam Rady w Siemianowicach Śląskich o takie rzeczy. I teraz Rada ma obowiązek taką uchwałę wysłać do wojewody. Tak?
Wojewoda. O Boże, ależ to jest. Dlaczego nie ma jakiegoś takiego cieńszego długopisu? No nie ma, no trudno. Do wojewody wysyła. I teraz wojewoda siedzi, sprawdza, czy to się zgadza z tym ustawą, czy się nie zgadza. Nie zgadza, wydaje tak zwane rozstrzygnięcie nadzorcze, tak? Rozstrzygnięcie nadzorcze. I stwierdza, że ta ustawa, że ta uchwała Rady Miejskiej jest nieważna i w związku z tym nie wchodzi w życie. I teraz i teraz to jest do Was pytanie za 150 punktów, bo tak, samorządy mają prawo od takiego rozstrzygnięcia wojewody się odwołać. Czy ktoś z Was wie, dokąd samorząd może się odwołać od takiej decyzji wojewody? Od takiego rozstrzygnięcia, że wojewoda mówi, że świetnie. O właśnie, widzicie, tutaj są różne, różne głosy. No, no, no. Jeszcze poczekam na parę, zobaczymy. Jeszcze kilka osób pisze. Okej, okay, słuchajcie, no większość odpowiedzi jest dobra. Do wojewódzkiego bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie do samorządowego kolegium odwoławczego. Cieszę się również, że ten błąd został popełniony, bo to jest bardzo skomplikowane. Do samorządowego kolegium okej, okay. O, dziękuję za podpowiedź, że można zmienić wielkość pisaka. O, super, super, dobra. Teraz będzie mi łatwiej. Więc może samorząd, i teraz tak, nie napisać odwołanie, tylko skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i przed takim sądem dochodzić swoich praw, czyli stwierdzenia, że ta uchwała jest zgodna z prawem. Tak? Nie do samorządowego kolegium odwoławczego. Do samorządowego kolegium odwoławczego idzie obywatel, który nie zgadza się z decyzją administracyjną w jego indywidualnej sprawie podjętej przez organ administracji samorządowej. Okay? Do tego jeszcze ewentualnie przejdziemy później. I teraz było pytanie o RIO. Dokładnie taka sama jest procedura. Ile szybciej. Dokładnie taka sama jest procedura z Regionalną Izbą Obrachunkową, czyli stąd możemy iść, stąd idziemy do WSA, a jeżeli z WSA się też nie zgadzamy, albo wojewoda się nie zgadza, albo... ojejku, koślawo, wygląda jakbym nie umiał pisać, ale to dlatego, że mam taką myszkę. To jeszcze od NSA możemy pójść wyżej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Od WSA do NSA. Tak, i tam składamy skargę kasacyjną. To jest bardzo ważne, skargę kasacyjną, tak? A do SKO idzie obywatel lub obywatelka, która jest niezadowolona z indywidualnej decyzji, jaką w jej sprawie wydał, na przykład w sprawie przyznania lub nieprzyznania jakiegoś zasiłku, tak? Wydał organ administracji samorządowej. O tym jeszcze pewnie zdążymy powiedzieć przy dalszych tych. I teraz tak. Do wojewody idzie większość spraw, przepraszam, większość uchwał, które podejmuje samorząd. A do RIO, to jest taka nazwa, która się tak egzotycznie kojarzy, tak? Ale nie chodzi o Rio de Janeiro, tylko chodzi o Regionalną Izbę Obrachunkową, do niej idą te uchwały samorządu, które stricte dotyczą spraw finansowych. Czyli na przykład idą tam sprawy związane z, idą tam budżety przede wszystkim, wieloletnie prognozy finansowe, jakieś cząstkowe budżety. Przede wszystkim zapamiętajcie, że budżety, to jest najważniejsze. Sprawy budżetowe, to są rzeczy przede wszystkim, które idą do RIO. RIO różni się od wojewody tym, też może wydać rozstrzygnięcie nadzorcze, że nie jest bezpośrednio powoływany i odwoływany przez premiera, tylko zasiadają tam fachowcy, głównie prawnicy i ekonomiści, którzy są niezależni. I są wyłaniani w niezależnym konkursie, w większości w ogóle dożywotnio. Tak? I to jest dobre, bo wojewodzie się czasami zdarzy podjąć decyzję, może niekoniecznie z przyczyn merytorycznych, bo na przykład się spiera z prezydentem miasta, który jest z innej partii. A RIO niekoniecznie. Ale od RIO również, Rada Miasta czy Rada Gminy może się do WSA odwołać. Zapamiętajcie to sobie, mało kto o tym pamięta. I również pamiętajcie o tym, bo czasami popełniacie takie błędy na maturze. Patrzcie, tutaj wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny w drugiej instancji pełnią taką rolę takiego mini Trybunału Konstytucyjnego.
Zwróćcie na to uwagę, bo to Trybunał Konstytucyjny zwykle orzeka o zgodności aktów prawa niższego rzędu z aktami wyższego rzędu, prawda? Konstytucji, ustaw albo umów międzynarodowych z konstytucją, rozporządzeń z ustawami, a w przypadku aktów prawa miejscowego i ich zgodności z obowiązującym prawem nie, nie Trybunał, tylko sądy administracyjne. I tutaj często robicie błędy, chociaż widzę, że tutaj bardzo dobrze w większości odpowiedzieliście, co mnie bardzo cieszy na to pytanie, ale to jest bardzo ważna rzecz. Druga rzecz, którą robi wojewoda, to wojewoda stoi na czele administracji państwowej, no właśnie, jakiego rodzaju terenowej administracji państwowej stoi wojewoda. Czy ktoś z was pamięta? Dajmy jeszcze parę osobom szansę. Świetnie. Jezus, przepraszam was, ale nie mogę się powstrzymać od śmiechu, bo to wygląda jakby to małe dziecko pisało, a to po prostu wynika z tego, że muszę pisać jednym palcem. Pamiętajcie o tym, że tak jak mówiliśmy, administracja publiczna dzieli się na dwie części. O, no to teraz pytanie. Jak rysuję taki graf, mam administrację publiczną, to ona się dzieli na jakie dwa zasadnicze człony? To już wynika z tego, co wcześniej mówiłem. Nie, jeszcze nie, to jeszcze nie jest ten szczebel podziału. To wyżej. Szczebel wyżej. Jeszcze jesteśmy szczerze wyżej. Super, pani Krystyno. Tak? Czyli administracja publiczna, czyli wszystkie organy, wszystkie osoby zajmujące się rozwiązywaniem naszych wspólnych spraw, tak? Sprawy publiczne, sprawy wspólne, tak? To z łaciny jeszcze można sobie wziąć. To się dzieli na administrację rządową, to ja już będę pisał takimi skrótkami. I samorządową, tak? I ta samorządowa oczywiście dzieli się na niezależne administracje gminne, powiatowe i wojewódzkie, już nie będę tego opisał, ale rządowa się dzieli bardzo dobrze na zespoloną i niezespoloną. I słuchajcie, teraz nie oczekujcie ode mnie za wiele, to jest jedna z najbardziej szalonych koncepcji, to wam mówię wprost, w polskim prawie administracyjnym, pomimo że piszę doktorat w Zakładzie Nauki Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, to powiem wam wprost, że nikt, żaden się jeszcze nie urodził taki mądry, który by przeprowadził jakiś logiczny podział między administracją zespoloną i niezespoloną. To po prostu za każdym razem należy do znaczy decyzji ustawodawcy, czy dany rodzaj, czy dany urząd należy do zespolonej, czy niezespolonej, więc lepiej po prostu zapamiętać sobie takie podstawowe rzeczy, tak, typu na przykład to, że policja, czy kuratorium oświaty należy do administracji zespolonej, czyli podlega wojewodzie, chociaż wojewoda tutaj współpracuje oczywiście z właściwymi ministrami na poziomie rządu, no a że na przykład do niezespolonej należą urzędy skarbowe, tak, czyli nie wiem, główny umiar, urząd, czy urzędy miar, czy urzędy górnicze, tak, to niestety jest już, tutaj to jest, tutaj nie ma zasady, znaczy niektóre rzeczy, które wydawałoby się, że powinny podlegać bezpośrednio ministrom, tak jak na przykład kurator oświaty, to one są na przykład w administracji zespolonej, no i tutaj niestety stoję, jestem bezradny, nie podam wam złotego wzoru, tak? Tak jak mogę powiedzieć... Ja tylko się wtrącę, czyli tak naprawdę czas niestety zobaczyć te rzeczy, które są w zespolonej, tak, i te, które są w niezespolonej, i starać się zapamiętać, tak, ile dacie rady, bo on to niestety jest jakiś ulubiony temat, tak, twórców zadań, kompletnie bez sensu. Tak, natomiast jeśli chodzi o to, to jest logiczne. Tak. Mimo że wygląda jak bohomac, to, że państwo, jeżeli przekazuje samorządom, które są niezależne, samodzielne od niego, tak, część władzy publicznej, którą one sprawują w jego własnym, znaczy w swoim własnym imieniu, na terytorium tego państwa, które jest w końcu suwerenne, to zachowuje sobie nadzór nad tym, czy te samorządy przestrzegają prawa. To jest absolutnie logiczne i kluczowe, no bo gdyby tego nie było, no to każdy samorząd stałby się takim mini państwem, prawda? Gdyby nie było nadzoru. Nadzór jest po to, żeby samorządy miały samodzielność, czyli ten nadzór trzeba robić w taki naprawdę oględny sposób, to znaczy trzymać się stricte tylko jeżeli samorządy łamią prawo,
to wtedy, natomiast nie wnikać już w to, jak to prawo jest realizowane, bo to już by był nadzór z punktu widzenia celowości, czy gospodarności, czy rzetelności i on jest zabroniony. Tak? To jest bardzo ważne. Nadzór, to ja to może bardzo mocno napiszę, to musicie zapamiętać. Nadzór tylko... o Boże, przepraszam. No ja to też napisałam na czacie. Tylko legalność, tak? To jest bardzo, bardzo istotne. Zgodność z prawem. Dobra, ja mam jeszcze jedno pytanie, bo to mi się, jak gdybym go układała w tej chwili podchwytliwe pytanie na maturę, a kiedyś układałam pytania na maturę z WOS-u przed poprzedniej podstawy, to bym zapytała, no to w takim razie, co odróżnia zespoloną, w sensie komu podlegają w zespolonej, a komu w niezespolonej? Kto znaczy, wie? Podstawowa sprawa jest taka, że administracja zespolona jest w takim operacyjnym sensie, na bieżąco podlega wojewodzie. Tak? Tak jest. Co nie znaczy, że wojewoda może sobie dowolnie zwalniać i powoływać komendantów policji, ale może im wydawać w określonych sytuacjach polecenia. Natomiast jeśli chodzi o urzędy administracji niezespolonej, to one jakby bezpośrednio i właściwie we wszystkich sprawach podlegają ministrom w Warszawie. Tak jest. Poszczególnym ministrom, które odpowiadają za poszczególne dziedziny działania państwa, za poszczególne te sprawy publiczne, sprawy wspólne to już jest chyba wszystko, co ja mogę o tej administracji zespolonej i niezespolonej powiedzieć, tak? Znaczy, musicie sobie zdawać sprawę, że my byśmy mogli tutaj siedzieć nad tym cały dzień, bo ja bym wam mógł pokazać ze szczegółami, jak wygląda ustawa o policji, jak wygląda ustawa o systemie oświaty, czy teraz prawo oświatowe, jak wygląda ją poszczególne ustawy, które regulują, nie wiem, inspektoraty farmaceutyczne i tak dalej, tak? Znaczy, po prostu to nie jest też tak, że to jest jeden wzór na to, tak jak jest jeden wzór na nadzór, który mówi tylko legalność. Nie możesz nadzorować, czy ktoś dobrze, czy niedobrze, słusznie, czy niesłusznie samorząd sobie tam rządzi. Tylko legalność, o tyle tutaj nie ma takiego wzoru. Generalnie chodzi o to, czy wojewoda może na bieżąco wydawać jakieś polecenia danym organom administracji publicznej, rządowej w terenie, czy też nie może tego robić, tak? A stopień też tego natężenia może być niestety różny. Więc musicie po prostu tych kilka przynajmniej podstawowych organów administracji zespolonej i niezespolonej niestety musicie wkuć. Bardzo jest mi z tego powodu przykro, bo moim zdaniem, no już nieważne co moim zdaniem. Dobrze, słuchajcie, idźmy dalej. Te nieszczęsne organy, szczęsne, nieszczęsne. To jest moim zdaniem wbrew pozorom nie takie bardzo trudne. Tutaj trzeba zapamiętać tylko parę rzeczy. Pierwsza rzecz to jest to, że mamy w Polsce de facto 4 rodzaje gmin. Tak? Czyli mamy do czynienia z gminami, znaczy 3 zasadnicze rodzaje gmin i jedna taka szczególna. Bo od tego w ogóle trzeba zacząć. Często się od tego nie zaczyna, a od tego trzeba zacząć. Nie od organów, tylko od tego, jakie są rodzaje gmin. I teraz 4 zasadnicze rodzaje gmin to są gminy wiejskie, których jest zdecydowanie najwięcej, tam 1600 czy 700, potem miejsko-wiejskie, których jest kilkaset, miejskie, których jest kolejnych kilkaset, tak? I to są 3 rodzaje gmin. I te gminy zasadnicze mają dokładnie taki sam ustrój, tak? Dokładnie taki sam ustrój mają wszystkie te 3 rodzaje gmin, tylko te ich organy się nazywają inaczej. W każdej z tych gmin jest jednoosobowy zarząd, czyli jednoosobowy organ wykonawczy, który zajmuje się bieżącym zarządzaniem gminą, wydawaniem na bieżąco decyzji, poleceń, reprezentowaniem gminy na zewnątrz, organizowaniem spraw na bieżąco w gminie i ten zarząd piastuje wójt, burmistrz lub prezydent, wójt zawsze w gminie wiejskiej, burmistrz zawsze w gminie wiejsko-miejskiej, a w gminach miejskich w większości jest to burmistrz i w części jest to prezydent i nie ma tutaj jasnej reguły, ale wy też nie musicie wiedzieć, czy nie wiem, w Otwocku jest burmistrz czy prezydent, czy nie wiem, w Brodnicy jest burmistrz czy prezydent. Ważne, że zawsze w wiejskiej jest wójt, zawsze w miejsko-wiejskiej jest burmistrz, a w miejskiej przeważnie jest burmistrz, z niewieloma wyjątkami. I zawsze jest organ, który kontroluje bieżące działania tego wójta, no bo wójt
jako ten zarząd gminy, on stoi na czele urzędu, tak? On na co dzień zarządza. On na co dzień zarządza tymi urzędnikami, którzy zajmują się tymi szkołami, tymi szpitalami, jeżeli są, tymi drogami, komunikacją miejską. On to wszystko, ten biznes na co dzień jakby jest w rękach wójta. Natomiast ktoś musi mu patrzeć na ręce i od patrzenia na ręce jest zawsze rada. Rada zajmuje się po pierwsze patrzeniem właśnie na ręce, czyli kontrolowaniem, czy tam wszystko się zgadza w księgach, zadawaniem pytań, dlaczego tak, a dlaczego inaczej, dlaczego ten autobus poszedł tą linią, a nie tamtą, dlaczego tam jest dziura w drodze i nikt jej naprawia i tak dalej, i tak dalej. To nie jest śmieszne, to są poważne, wspólne sprawy, którymi się gmina zajmuje. Tak? I reprezentowaniem swoich mieszkańców na co dzień, a po drugie rolą gminy jest uchwalanie tego prawa miejscowego. Zdecydowana większość prawa miejscowego jest uchwalana przez rady gmin. I teraz są rady gminy lub rady miejskie. Rady miejskie są w gminach miejskich i miejsko-wiejskich, po prostu. Tak? To jest dosyć proste i logiczne. Potem mamy, może przeskoczę na chwilę na drugi slajd, potem wrócę do tego. Ok. Albo nie. Dobrze. Zacznę teraz. Tak. Mamy powiaty. I w powiatach wszystko jest dokładnie tak samo. Powiaty są tą jednostką wyższego szczebla, która grupuje kilka gmin wiejskich, miejskich, miejsko-wiejskich. Może być taki miks. Tak? Bardzo często jest taki miks, że jest siedziba powiatu jest w gminie miejskiej i otoczone jest kilkoma gminami wiejskimi na przykład, tak? Ale różnie bywa. I teraz w powiecie różnica polega tylko i wyłącznie na tym, że nie ma jednoosobowego wójta czy burmistrza, tylko jest zarząd powiatu, który jest kilkuosobowy, a na jego czele stoi starosta. Tak? To jest bardzo ważne. Starosta nie jest jednoosobowym zarządem, takim jak jest wójt, tylko jest szefem zarządu, który się składa z 3 czy 5 osób, czyli jest kolegialne zarządzanie, czyli na bieżąco tymi drogami, szpitalami powiatowymi, ewentualnie jakąś komunikacją, ewentualnie sprawami z ochrony środowiska i tak dalej, zajmuje się kilka osób, a nie jedna. No można to sobie z tym skojarzyć, że po prostu to jest większy teren, więc może więcej osób jest potrzebne. No jest to jakaś logika. I jest rada powiatu, która pełni funkcję analogiczną jak rada gminy. I teraz schody lekkie zaczynają się przy mieście na prawach powiatu. Miasto na prawach powiatu to jest prosta sprawa. To jest gmina plus powiat. Bardzo proste. W jednym. Dwa w jednym. Miasto na prawach powiatu, dwa w jednym. Takie sobie hasło można powiedzieć. I to jest 66 zasadniczo największych miast w Polsce. To jest 49 miast, które dawniej były miastami wojewódzkimi, plus jeszcze te 20, nie wiem, kilka. Nie umiem dobrze liczyć, 27, tak? Dobrze liczę? Nie, co ja mówię? 17 jeszcze dodatkowo innych, które zostają największe miasta w Polsce od kilkudziesięciu tysięcy, z większości powyżej 100 tysięcy mieszkańców. I tam zadania gminy i powiatu są skumulowane jakby w jednym organie, czyli mieszkańcy Warszawy, Gdańska, ale też Bielsko-Białej, też zdaje się, że nie wiem, Myśla, Świnoujścia, nie mają swojego oddzielnego powiatu i oddzielnej gminy, tak? Mają tylko miasto, miasto na prawach powiatu. Ja nie mam, mieszkając w Warszawie, nie mam swojego powiatu oddzielnego. Wszystkie sprawy załatwiam w urzędzie miasta, co jest dużym ułatwieniem. I tutaj zawsze jest prezydent miasta, tak? W miastach na prawach powiatu i jest zawsze rada miasta, nie rada miejska, tylko rada miasta. Takiej sytuacji, tak? Natomiast sytuacja w województwie samorządowym jest dokładnie analogiczną sytuacją jak w powiecie, tylko że na czele zarządu województwa stoi marszałek województwa, a nie starosta, jak to jest w powiecie, a na czele rady, a zamiast rady jest sejmik, tak? Wojewódzki, taki mały sejm, można powiedzieć, okej? No dobra. To jest, wiem, że to jest, spędza wam sens powiek. Pewnie tego się, pewnie tą tabelę dostaniecie w jakiejś tam, polecam się z niej uczyć. Ja ją kiedyś zrobiłem na potrzeby takiego opracowania. To wbrew pozorom jest dosyć logiczne. Zawsze organ kontrolno-stanowiący, który patrzy na ręce, uchwala prawo i organ zarządzający. W tych większych jednostkach zwykle organ zarządzający jest kilkuosobowy, w mniejszych jednoosobowy. Dzięki za pytanie od Wiktora. Czy dzielnice nie pełnią funkcji gmin w dużych miastach? Nie. Bardzo dobre pytanie.
tego nie ma na prezentację, dziękuję za jego zadanie. Nie, dzielnice nie pełnią takiej funkcji. Dzielnice, tak samo jak sołectwa w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, pełnią funkcje pomocnicze. To tylko i wyłącznie zależy od danej gminy czy danego miasta, czy on wyodrębnia sobie takie jednostki pomocnicze, czy nie, i czy przekazuje im jakieś zadania, czy przekazuje im jakieś finanse, czy też ich nie przekazuje, ok? Czyli na przykład to zależy tylko i wyłącznie od, na przykład niedawno wyodrębniono dzielnicę w Dąbrowie Górniczej, tak? I długo nie było, a teraz są, tak? I przekazano im część zadań gminy, ale to decyduje już gmina. To nie jest narzucone w żaden sposób ustawowo. Tutaj wyjątkiem jest Warszawa, ale już nie chcę w to wchodzić, bo to już są zbyt duże szczegóły, jak na tą prezentację. Okej, tutaj kolejne pytania. Ja poodpowiadam na te pytania, ale traktuję te pytania, Alu, nie wiem, czy można tak się mówić, to ja traktuję te pytania jako urwane z tej końcowej puli. Tak. Bo to w takim razie może lepiej jest, że ja odpowiem teraz na pytania do samorządu, a potem poopowiadam o prawie, skoro jest tyle pytań. Może nie tak bardzo dużo, ale ten i potem przejdę do prawa, dobra? Przejdź właśnie, przejdź, bo wiesz, ty kochasz samorząd, okay. A jeszcze prawo jest całe. Tak, o Boże, trzeba było dwa spotkania zorganizować. Czy członkowie zarządu województwa są wybierani tylko spośród członków sejmiku? Nie ma takiej reguły. Mogą być, ale nie muszą, tak? To jest tak samo jak ministrowie, mogą być posłami, tak? Bo zarząd województwa to jest taki, zachowując proporcje, mini rząd, a Sejm to jest taki mini sejmik, tak? Ministrowie mogą być posłami? Mogą, ale nie muszą, tak? Premier Morawiecki nawet był premierem przez 2 lata, nie będąc posłem, prawda? Mógł, a teraz jest posłem i też może, tak? Tak samo jest z zarządami województw. Dobra. Słuchajcie, okej, okay, to ja widzę, że ta analogia do rządu oczywiście jest taka, no, zachowując proporcje, no w rządzie jest 20 ministrów, w zarządzie województwa jest co najwyżej 5. Dobra, jedziemy dalej. Słuchajcie, to teraz prawo. Te kwestie związane z ustrojem sądownictwa i z gałęziami i podziałami prawa. Na tym, o, pan minister Niedzielski też nie jest posłem, bardzo, bardzo słuszna uwaga. Dobra, słuchajcie, teraz tak, ja uważam, że jest, obserwując, jak są robione zadania maturalne, że jest jakiś problem w szkole z wytłumaczeniem dwóch rzeczy. To znaczy, prawo, no, jest bardzo wiele kryteriów podziału prawa jako systemu norm, które obowiązuje w danym państwie zgodnie z wolą suwerena, a właśnie prawodawcy, już trochę upraszczając, zgodnie z wolą prawodawcy, którym jest Sejm i Senat. Nie będziemy dzisiaj omawiać hierarchicznego podziału prawa, to jest abecadło. Mam nadzieję, że to już znacie, tak, co jest pod czym i tak dalej. Tym się nie wiesz co, powiedz tylko jedną rzecz, przepraszam cię. No. Konstytucja, a umowy międzynarodowe. No bardzo prosta sprawa, tak? Znaczy, konstytucja jest zawsze, jest najwyższym aktem prawnym o najwyższej mocy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, to do tego nie ma żadnych wątpliwości. Wszystkie umowy międzynarodowe muszą być zgodne z konstytucją. Natomiast umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Sejm, ratyfikowane za zgodą wyrażoną w ustawie przez Sejm i Senat, czyli na przykład traktat lizboński, czyli traktaty unijne, są powyżej ustaw. Tak? O tym trzeba pamiętać. Są powyżej ustaw. Czyli ustawy muszą być zgodne z umowami, na przykład z traktatami unijnymi i z prawem unijnym, które wynika z tych traktatów. Natomiast w sytuacji, gdyby okazało się, że traktat międzynarodowy, na przykład traktat unijny jest niezgodny z konstytucją, no to albo trzeba renegocjować traktat, albo zmienić konstytucję, albo wypisać się z Unii. Tak? I wbrew pozorom nie są to już niestety zupełnie teoretyczne rozważania, bo jak wiemy, przed Trybunałem Konstytucyjnym obecnie różne tego typu postępowania są prowadzone. Dobrze, moi drodzy, dwa podziały prawa, które są bardzo użyteczne, a bardzo rzadko omawiane. Pierwszy podział prawa to jest podział prawa na prawo. Dobrze, to zrobimy tak, żeby ograniczyć opisanie do minimum.
To jest po... O, Boże. Przepraszam, ale to mnie dosyć śmieszy. Nie spodziewałem się, że będę miał taki z tym problem. Jakbym się spodziewał, to bym sobie jakąś myszkę załatwił. Prawo... To jest podział prawa na prawo formalne i ja to teraz mówię wyłącznie pod kątem waszych zadań na maturze. Prawo formalne i prawo materialne. Czy ktoś chciałby się tutaj w tej sprawie wypowiedzieć? Czym się różni prawo formalne od prawa materialnego? Pisze Tomasz Czarnocki. Formalne równa się procesowe, zgoda co do zasady, tak? Możemy to przyjąć na nasze potrzeby dzisiejsze, ale co to znaczy? Co reguluje prawo, co odróżnia prawo materialne od prawa formalnego? Jakie kwestie są regulowane prawem materialnym, a jakie są kwestie regulowane prawem formalnym? Oj, dużo ludzi pisze. No, to czekamy. 6 osób. Bo tu jest dużo. Ładna definicja lapidarna pana Wiktora. Materialne definiuje co, a formalne jak. Jest to skrót myślowy, ale bardzo ciekawy. Marcela mówi, że reguluje postępowanie przed organami, ale jakie? Prawo formalne. Mhm. Dobra, poczekamy na jakiś jeszcze jeden głos i już się za... No nie do końca, nie. To, co napisała tutaj pani Lena, to na pewno w dobrej wierze, ale to jest właśnie złe podejście, absolutnie. To jest nieprawda. No to powiedz już, powiedz. Okej, dobra, koniec. Słuchajcie, różnica między nimi, to ja wejdę w to, co powiedział pan Wiktor. Co, a jak? Znaczy generalnie rzecz biorąc, prawo, już nie czytam, ostrzegam, bo nie jestem w stanie wtedy mówić. Prawo materialne reguluje zasadniczo nasze zachowanie, prawa i uprawnienia nasze w normalnym, w cudzysłowie, życiu na co dzień. Nasze to, co jest dozwolone, co jest zakazane, co jest przestępstwem, co nie jest przestępstwem, co nam można w życiu rodzinnym, czego nam nie można, jak funkcjonujemy w ramach obrotu gospodarczego, prowadzimy handel i tak dalej, i tak dalej. Jak, nie wiem, rejestrujemy, co można robić jako działalność gospodarcza, czego nie można. Natomiast prawo formalne to jest to, w jaki sposób te nasze uprawnienia i obowiązki są realizowane przed organami państwa różnego rodzaju. I teraz uwaga, czyli to mamy tak. Prawo. Okej, zrobimy to tak. O, zrobimy to wszystko na jednym tym. Dobra, słuchajcie, robię tylko form. Okej, i mat, bo nie będę w stanie dłużej, nie jestem w stanie pisać dłużej. Przepraszam bardzo za tą niedogodność. Czyli prawo formalne, prawo materialne to jest w cudzysłowie normalne życie, co nam wolno, a co nam nie wolno w normalnym życiu, tak? A prawo formalne czy proceduralne to jest to, jak realizować te uprawnienia wobec innych i przed organami państwa. Okay? I teraz to jest pierwsza podstawowa sprawa. To dam wam przykład, a wy mówicie mi, czy to jest formalne, czy materialne. Jeżeli mam taką normę, kto zabija człowieka, podlega karze więzienia do lat 8, to to jest prawo materialne czy formalne? Materialne razy raz, dwa, trzy sprzedane. Świetnie. Tak? Bo to normuje, co mi można w normalnym moim życiu, czy nie. Jeżeli wyjdę teraz z pokoju, wyjdę na ulicę i trzasnę w łeb pierwszą osobę, którą napotkam, to niezależnie, czy ją tylko pobiję, czy ją zamorduję, to ja złamałem prawo materialne i to prawo karne materialne, także grube kłopoty się szykują generalnie. Tak? Dobrze. Inny przykład. Apelację od wyroku sądu okręgowego rozpatruje sąd apelacyjny. To jest prawo procesowe czy materialne? Formalne. Bardzo dobrze. Tak? Brawo. I teraz, słuchajcie, nałożymy tą kategorię na drugą, super ważną kategorię z punktu widzenia waszej matury, ale w ogóle z punktu widzenia życia, czyli na kategorię, jaką są gałęzi prawa.
podział prawa ze względu na, znaczy podział prawa na jego różne gałęzie. I teraz mam do Was właśnie pytanie, czy ktoś mógłby Wam mógłby powiedzieć, no bo prawo formalne i prawa materialne to nie są gałęzie prawa, to są rodzaje prawa ze względu na kryterium jakby treści norm tych prawnych, no nie wiem jak to ładniej opisać. Natomiast co to są gałęzi prawa? To jest podział prawa na co? Okej, to Pani Krystyna, wysłusznie wymieniacie różne gałęzie prawa i fajnie, że to znacie i nawet na razie nie ma tutaj błędów. Czekam na jakąś zwięzłą definicję. Czy ktoś jest w stanie przedstawić? Ale jakie pytanie, jeszcze raz? Znaczy, co to znaczy według Was gałąź prawa? Dobrze. W dobrym kierunku, Pani Justyna. Tak. Dobrze. Jest. Czyli tutaj mamy do czynienia z takim podziałem merytorycznym, ze względu na to, jaką dziedzinę dana gałąź prawa reguluje. Tak? I teraz zauważcie, że te i teraz słusznie i wymieniacie, mamy gałęzi tego prawa i teraz mamy tak, prawo cywilne, tak? Prawo cywilne, które reguluje, co reguluje prawo cywilne? To jest trudne pytanie, proszę bardzo. No, ja wpisałam jeszcze o gałęziach, ale co reguluje cywilne, kto wie? To jest ważne i to może być na maturze. Stosunki między... No, dobrze. Stosunki... Kodeks cywilny to jest jakby zbiór norm, zbiór przepisów z zakresu... Do tego za chwilę pójdziemy. Tak. Dobra, stosunki między równorzędnymi... Jest mowa o obywatelami. Nie między obywatelami. Prawo cywilne... reguluje wszelkie stosunki równorzędne pomiędzy równorzędnymi podmiotami życia, przede wszystkim gospodarczego, ale nie tylko, nazwijmy to społecznego, nie reguluje, broń Boże, stosunków między obywatelem a administracją państwową, czyli reguluje w warstwie horyzontalnej, poziomej, tak, między równymi sobie podmiotami, ale to nie są tylko obywatele. Jeżeli na przykład przyjeżdża jakiś pan, nie wiem, Gerard z Niemiec i otwiera w Polsce firmę samochodową, to też podlega polskiemu prawu cywilnego. Jeżeli przyjeżdża taka korporacja zupełnie nieznana, która się nazywa Facebook i otwiera w Polsce jakieś biura, to podlega polskiemu prawu cywilnemu, czy podkategorii prawa cywilnego, jaką jest prawa handlowe na przykład, ale nie tylko, powiedzmy, tak? Czyli prawo cywilne reguluje między równorzędnymi podmiotami, to są osoby fizyczne, czyli ludzie, ale nie tylko obywatele. Nie tylko obywatele, każdy, kto się znajdzie pod jurysdykcją i osobami prawnymi, czyli rozmaitymi firmami. Okay? Nie używajcie w kontekście prawa cywilnego. Słowo obywatel jest właściwie obojętne dla prawa cywilnego. To można brutalne, ale prawdziwe. Tak? I teraz prawo cywilne, i to jest też warto powiedzieć, bywa też nazywane, na wasz użytek można użyć nawet tego jako synonimu. To nie jest do końca prawda, ale jest to bliskie prawdy, prawem prywatnym. Prawo cywilne ma na celu nie realizację interesu wspólnego. Nie realizujemy spraw wspólnych dla nas jako społeczeństwa, dla nas jako państwa przez prawa cywilne. Realizujemy sprawy prywatne. Przepraszam, Alu, będę brutalny, ale przychodzi mi tak do głowy. Przykład, Ala, na przykład, nie zapłacę. Umówiliśmy się na to, że sprzedaję Ali samochód, a Ala mi nie zapłaci, tak? No to ja dochodzę roszczeń drogą cywilną, tak? Bo to jest mój interes, tak? Żeby dojść pieniędzy, które mi się słusznie, zgodnie z prawem należą, tak? Jeżeli ktoś mi złamie rękę, tak, brutalnie, nie dość, że mnie okradnie, to mi jeszcze złamie rękę przed sklepem, to nie dość, że popełnia
wykroczenie z zakresu prawa, przestępstwo prawnokarne. I tutaj jest interes państwa, żeby takiego gagatka złapać za fraki i wymierzyć mu sprawiedliwość, ale jest też mój własny interes w tym, żeby on mi zapłacił za leczenie, tak? I o ile sprawa pobicia, naruszenia czyjejś nietykalności nietykalności cielesnej jest interesem wspólnoty, jest sprawą publiczną, bo tak się umówiliśmy, że się nie bijemy, tak? Generalnie rzecz biorąc, i państwo będzie dochodziło tej sprawiedliwości również w moim imieniu, dlatego policja będzie prowadziła śledztwo, dlatego prokurator będzie prowadził śledztwo i dlatego sprawa, jeżeli się dobrze wszystko ułoży, skończy się przed sądem karnym, to jest prawo publiczne. Ale a prawo cywilne to jest prawo prywatne. Okej? Tutaj mamy prawo prywatne. Czyli to jest prawo, w której niezależne, autonomiczne podmioty, czy to są ludzie, czy to są spółki, tak, czy to są spółdzielnie, czy wspólnoty mieszkaniowe, czy fundacje, czy stowarzyszenia, dochodzą swoich słusznie należących im się praw, czy to majątkowych, czy to niemajątkowych. Czy to jest dla was zrozumiałe, ten podział? W prawie karnym dochodzimy sprawiedliwości, bo musi się sprawiedliwość stać zadość w imieniu wspólnoty. I dlatego jest prokurator jako oskarżyciel publiczny. Dlatego jeżeli mnie ktoś pobije i okradnie, to nie ja będę oskarżał przed sądem, tylko będzie prokurator oskarżał, bo w interesie wspólnoty generalnie tak przyjęliśmy, tak się umówiliśmy i wyrazem tej umowy są ustawy karne, jest to, żeby skazać tego człowieka. Okej, i teraz popatrzcie, w ramach, teraz możemy bardzo łatwo i bardzo szybko przyporządkować poszczególnym kratkom poszczególne kodeksy. O, i macie na rozwiązania. To czekałam, na to i macie czekałam. Rozwiązania macie, i tu jeszcze będzie prawo pracy. Prawo pracy jest bardzo szczególne, bo prawo pracy jest czymś pomiędzy prawem publicznym a prawem prywatnym. I są spory wokół tego, czy prawo pracy jest prawem prywatnym czy publicznym. Generalnie jest czymś pomiędzy. Dobrze, i teraz mamy tak. W zakresie prawa cywilnego. Jaki kodeks będzie regulował materialne prawo cywilne? To musicie wiedzieć na maturze. Kodeks cywilny. Bardzo dobrze. I w kodeksie cywilnym będzie określone wszystko. Typu, jak się chroni własność, jakie uprawnienia przysługują właścicielowi, użytkownikowi, jakie są zasady zawierania umów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Okay? I teraz w ramach prawa cywilnego wyróżniamy jeszcze dwie podgałęzie takie, odgałęzienia, które niektórzy uważają, że są niezależnymi gałęziami, nie, ale ja już skracając piszę to tutaj też. W ramach prawa cywilnego są jeszcze dwa kodeksy materialno-prawne. Kodeks spółek handlowych i ktoś wie jeszcze jaki będzie? Nie kodeks handlowy, tylko kodeks spółek handlowych. To trzeba bardzo mocno zapamiętać. Nie ma czegoś takiego jak kodeks handlowy. I kodeks rodzinny i opiekuńczy, bardzo dobrze. Prawo rodzinne moim zdaniem jest częścią prawa cywilnego, nie majątkowego, ale w to już głęboko wchodzić nie będziemy. No dobrze, to teraz pytanie, co wpiszemy do tej kratki? Prawo cywilne formalne. Wie, brawo! KPC, bardzo dobrze. Czyli prawo cywilne formalne określi nam, przed jakim sądem będziemy dochodzić, jakich należności. Na przykład do ilu tysięcy będziemy składać pozwy przed sądem rejonowym, a od ilu przed okręgowym. W jakim składzie ten sąd będzie orzekał. Jakie są reguły dowodzenia w procesie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Okej? Dobra, może zdążymy zrobić za chwilę jeszcze ćwiczenie z tego. No, zdążymy. Dobra. No właśnie już, tak, lećmy szybciutko. Tak. No dobra, to jedziemy dalej, analogicznie. W kodeksie, tylko to ćwiczenie jest takie, że ono wprowadza nas do tych zadań i tak. Myślę, że wam dużo rzeczy utrwali. Dalej już tylko prosi, tyle wam powiem. Nie ma już tak, że po trzy napakowane kodeksy. Kodeks karny to będzie do którego? Okej, bardzo dobrze. Pani Lena teraz świetnie odpowiedziała. Będzie KK. Czyli kto zabija człowieka podlega karze więzienia od lat 8 do dożywotniego pozwolenia, do lat 25 lub karze więzienia dożywotniego, to jest kodeks karny. A kodeks postępowania karnego będzie określał wszystkie reguły postępowania
zarówno przygotowawczego prowadzonego przez prokuratora lub policję, jak i postępowania przed sądem, tak? Przed sądem karnym. I teraz tu jest bardzo ciekawa rzecz. Bo wiemy, że jest coś takiego jak... Dobra, już nie będę robił długich wstępów. Mamy coś takiego jak KPA. To jest kodeks postępowania administracyjnego. I ten kodeks stosujemy przed każdym organem administracji publicznej, czy to będzie sprawa o dowód osobisty, czy to będzie sprawa o pozwolenie na budowę, czy to będzie sprawa o 500+, wypłacenie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Natomiast nie mamy, i teraz podkreślam to bardzo mocno, czegoś takiego jak kodeks administracyjny, ok? Nie ma jednego kodeksu, który by zawierał w sobie całe prawo albo dużą część prawa administracyjnego materialnego. Są setki ustaw, uwierzcie mi, setki ustaw. Prawo o stowarzyszeniach, o fundacjach, prawo o zgromadzeniach, to jest prawo administracyjne, prawo prasowe to jest tutaj, nie, prawo prasowe to będzie raczej prawo cywilne. Całe prawo o partiach politycznych to będzie prawo administracyjne. Wszystkie kwestie dotyczące sposobu prowadzenia administracji tej działalności gospodarczej, to będzie prawo administracyjne, tak? To są sprawy, tutaj moglibyśmy wypisać setki poszczególnych ustaw, ale nie ma jednego kodeksu materialnego administracyjnego. Natomiast kodeks postępowania administracyjnego stosujemy w bardzo wielu różnych sprawach toczących się przed organami administracji publicznej. Ok? To jest bardzo ważne. Zapamiętajcie to sobie, bo też ułatwia wam potem robotę. Dobra. I teraz, jeśli chodzi o sprawy z zakresu prawa pracy, to mamy, jeśli chodzi o prawo materialne, to jaki będziemy mieli kodeks? Pracy! Świetnie, Alu. To mamy kodeks pracy. Kodeks pracy, który reguluje kwestie związane z czasem pracy, z podstawami wynagrodzenia, z równouprawnieniem w miejscu pracy, mobbingiem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A czy mamy coś takiego jak kodeks postępowania pracy? Chyba nie. Nie. W sprawach z zakresu prawa pracy to jest zadanie z gwiazdką, tego na maturze pewnie nie będzie, ale podpowiem wam, stosujemy KPC. Ten sam, który tutaj. Tak jest. I mimo, że są, no właśnie, to na tym przestanie. Tutaj jeszcze wam dodam, że żeby sprawę utrudnić, na przykład przy sprawach z zakresu przestępstw, czynów zabronionych, jest też oddzielny kodeks wykroczeń, to dodam małym dróżkiem, który reguluje takie mniejsze czyny zabronione i jest oddzielny do niego kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Przypomnij od razu różnicę między wykroczeniem a przestępstwem. No wykroczenie to jest po prostu czyn zabroniony, który jest mniejszej szkodliwości społecznej, w związku z tym przede wszystkim nie można za niego pójść do więzienia. Nie można mieć kary pozbawienia wolności. To jest tak najważniejsza różnica, może być kara aresztu krótkotrwałego, ale też różnica jest płynna i często przeskakują czyny między kodeksem karnym a kodeksem wykroczeń. No dobra, słuchajcie, to jest dla was. Zróbcie sobie screenshoty, bo to wam bardzo ułatwi rozwiązanie. Proszę, my to przerobimy, słuchajcie, przerobimy, do wszystkich mówię, przerobimy to na slajd, tylko dobra. Go nie kasuj. Dobrze, to ja zrobię screenshota teraz, jak już się napracowałem. Dobra, czy to jest, okej, okay, słuchajcie, to jedziemy dalej do zadań. A jeszcze tylko jeden slajd przerobimy i jedziemy do zadań. Ten slajd z tymi sądami. Słuchajcie, i teraz to nam się łączy z tym, co poprzednio było, tak? Sądy administracyjne i NSA to są sądy, które oprócz tych spraw, o których mówiliśmy, z nadzoru nad samorządami, to zajmują się nadzorem nad postępowaniami administracyjnymi. Nigdy żadnej sprawy... Czy mnie słychać? Tak. Tak, dobra. Nigdy żadnej sprawy nie zaczynamy, to zapamiętajcie sobie, właściwie żadnej sprawy nie zaczynamy w sądzie administracyjnym. Do sądu administracyjnego idziemy dopiero wtedy, kiedy nie podoba nam się decyzja wydana w trybie KPA przez organy dwóch instancji. Czyli na przykład starosta nie udzielił nam pozwolenia na budowę, tak, starosta, potem wojewoda, odwołaliśmy się, napisaliśmy odwołanie w ramach KPA, wojewoda nam tego odmówił i dopiero wtedy piszemy skargę do sądu administracyjnego, on rozstrzyga, potem ewentualnie skargę kasacyjną do NSA. Strasznie to jest długie, jest skomplikowane, ale tak jest. Natomiast co innego
tutaj. Jak określimy wszystkie te trzy rodzaje sądów, które są tutaj opisane? Apelacyjne, okręgowe, rejonowe. One mają jedną wspólną nazwę. Powszechne, bardzo dobrze. To są sądy powszechne. I jakiego rodzaju sprawy, jeśli chodzi o te gałęzie prawa, któreśmy sobie tam opisali, rozstrzygają sądy powszechne? Widzę, że 5 osób pisze. Cieszę się, że ciągle jesteście aktywni, że jeszcze was nie zmęczyłem zupełnie. Sądy powszechne, jakiego rodzaju sprawy? Prawo rodzinne, karne, cywilne i prawo pracy. I prawo pracy też wchodzi w zakres sądów powszechnych. Czyli to wszystko, co jest decydowane na podstawie KPK i KPC generalnie. To są sądy powszechne. Sądami wojskowymi się nie będzie zajmować, to jest oddzielna sprawa. Czyli sądy powszechne mają swoje specjalne wydziały spraw karnych, oddzielne od rodzinnych, oddzielne zwykle od prawa pracy, tak w pewnym uproszczeniu. Dobra. No to jedziemy, słuchajcie, dalej do zadań. Kilku. Zrobimy sobie niewiele zadań, ale wydaje mi się, że to, żeśmy zrobili te kodeksy, to wam więcej da, będziecie mieli klucz do zadań bardzo licznych. No dobra, no to kodeksy. Proszę bardzo, słuchajcie, będziemy szybko robili. Jak myślicie, z jakiego kodeksu przepraszam, z jakiego kodeksu mamy przepis A? Przy udzieleniu urlopu macierzyńskiego, urlopu tak i tak dalej, i tak dalej. Tydzień urlopu odpowiada. Świetnie, bardzo dobrze. Kodeks pracy dotyczy sfery, która jest to wiadomo, chodzi o czas pracy i jest to prawo materialne, bo dotyczy realnego życia, a nie tego, jak się to stosuje przed organami. No dobra, przepis B, co to będzie? Świetnie, bardzo dobrze, nie macie problemów, super. Kodeks postępowania, kodeks postępowania karnego. No dobra. Przepraszam, nie. Kodeks karny. Nie kodeks postępowania. Oczywiście, kodeks karny, nie postępowania karnego, przepraszam, tak. Przejęzyczyłem się. No dobra. Słuchajcie, no nie teraz sprawdzajcie, to napisaliście. I teraz przepis C. Tak. Przepis C. Bardzo proszę o to, żeście się zastanowili. Jak myślicie? CKC ktoś pisze. Co to znaczy CKC? Nie ma takiego. Kodeksu. Prawo cywilne, kodeks cywilny. Okej. Okay. Kodeks cywilny. Słuchajcie, jesteście naprawdę nieźli. Myślałem, że tu się wyłożycie. Myślałem, że tu powiecie, że to jest kodeks postępowania cywilnego. Nie. To jest kodeks cywilny. Bardzo dobrze. To jest kodeks cywilny, który reguluje sposób zawierania umów. Tu jest konkretnie część o umowach konsumenckich. Bardzo ważna część, super życiowa dla każdego z was. Każdego, kto zawiera umowę z telefonią komórkową, o prąd, gaz, cokolwiek. Tak? To są super ważne rzeczy. I to jest ewidentnie przepis materialno-prawny, który dotyczy tego, jak się takie umowy zawiera. Dobra, idziemy dalej. Słuchajcie, świetnie, świetnie nam idzie. No to teraz czekam, aż się wyłożycie w takim razie, jak jesteście tacy świetni. Wracamy do... jak mówi się w Sejmie, wracamy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku obrad, czyli sprawy organów wojewódzkich. Województwa. No to teraz proszę bardzo, co jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa? Sejmik województwa. Ktoś ma inne zdanie? Co do punktu pierwszego? Czy ktoś potwierdza, ma inne zdanie? Dobrze, nie daliście się nabrać. Nie trzeba żadnego zdania. To jest sejmik województwa, oczywiście. No dobra, punkt dwa. Co to będzie? Co albo kto to będzie? To będzie marszałek, bardzo dobrze. On jest szefem zarządu, tak? Czyli zarząd jako zarząd jest kolegialny, jak mówiliśmy. Zarząd jest kolegialny w województwie, jak i w powiecie. Natomiast w przypadku samego zarządu jego kierownikiem jest marszałek. Czyli marszałek jest szefem organu wykonawczego, chociaż sam w sobie nie jest organem wykonawczym województwa. Jest to kwadratura koła, ale tak jest. No dobra, to teraz trzecie pytanie. Kto według was odpowiada za prawidłowe wykonanie budżetu województwa? Jak myślicie? Zarząd województwa, wojewoda i RIO, przeważa zarząd województwa. No dobra, a czy ktoś mógłby mi uzasadnić, dlaczego zarząd województwa według was odpowiada za to? Z czego to wynika? Z tego, cośmy sobie powiedzieli. To było na samym pierwszym slajdzie.
To jest organ wykonawczy, no dobra, a co ma do tego, że to jest organ wykonawczy, wykonanie budżetu, jak myślicie? Z czym się wiąże wykonywanie budżetu? Co to tak naprawdę znaczy wykonywanie budżetu? Jak się wykonuje budżet domowy, to co to znaczy? Wykonuje budżet domowy, czyli wydaje kasę, tak? Wydaje kasę. Prowadzi bieżący rachunek, tak? Sprawdza się na koncie, ile się jeszcze zostało, tak? Czyli samorząd odpowiada, wykonywanie budżetu to jest realna władza, bo to powoduje, że można zapłacić za prąd, można zapłacić wynagrodzenia nauczycielom, można zapłacić za inwestycję jakąś dokonywaną i tak dalej, tak? Super. No to jest wykonywanie zadań na rzecz tej społeczności. Większość zadań się nie da bez budżetu wykonać. Słuchajcie, no to jeszcze dojedziemy do końca tego zadania, bo na pewno zdążymy. Przepis czwarty, no i to będzie może trochę podchwytliwe. Wojewoda, no dobra, a dlaczego wojewoda, skoro to jest mowa, że pod względem legalności, gospodarności i rzetelności. Specjalnie to dałem, żeby wam ten. Bo odpowiedź jest dobra, to jest wojewoda, ale zwróćcie na jedną rzecz uwagę i to specjalnie wam tego nie powiedziałem wcześniej i powiem wam to teraz. To jest słowo kontroluje, tak? I z zakresu administracji rządowej. Teraz zobaczcie, tu chodzi o nic innego jak o zadania zlecone. Zlecone. Zadaje samorząd, tak jak wam mówiłem, może wykonywać zadania zlecone, może wykonywać zadania własne. I gdyby to chodziło o zadania własne, to wojewoda nic nie ma do legalności, gospodarności i rzetelności. Ma do legalności, nic nie ma do gospodarności i rzetelności, okej? Okay? Czyli gdyby tu chodziło o zadania własne, to nie miałoby się prawa pojawić, że wojewoda ma cokolwiek wspólnego z gospodarnością i rzetelnością w tym zakresie, bo to jest sprawa samorządu, jak on wydaje pieniądze, jakie decyzje personalne podejmuje itd., itd. Ale jeśli chodzi o zadania zlecone, tak? Z zakresu administracji rządowej, to są inaczej zadania zlecone właściwie, to już to tak nie wygląda i tutaj ingerencja wojewody może iść dalej. No dobra, i ostatnia rzecz, której nie poruszaliśmy na zajęciach, bo nie zdążyliśmy, ale może znacie odpowiedź na to pytanie, powinniście. Jak super, Sejm, o, świetnie, słuchajcie, wy naprawdę jesteście bardzo dobrze przygotowani już do matury, przynajmniej ci, którzy się tutaj... przynajmniej jeśli którzy się tutaj wypowiadają. To jest tak zwana opcja atomowa, tak? Opcja atomowa względem samorządu, zawsze opcją atomową jest albo odwołanie wójta, burmistrza lub prezydenta, albo rozwiązanie jakiejś rady, tak? Czy odwołanie też zarządu województwa, czy zarządu starosty i to się bardzo rzadko zdarza, tylko wtedy, kiedy z założenia to się powinno dziać, tylko wtedy, kiedy te naruszenia prawa mają charakter jakiś taki... powtarzający się, bardzo głęboki, no nie wiem, gdyby się okazało, że jakaś rada gminy no, notorycznie próbuje uchwalić swój własny kodeks karny, tak? I nie uznaje w ogóle tego, że wojewoda i mówi, kochana rada gminy, w ogóle o co kaman, to w ogóle nie jest wasza sprawa, tak? No i w takiej sytuacji można taką radę gminy usunąć, ale to jest naprawdę, prawnicy mówią na to ultima ratio, czyli ostateczna jakby taki środek, ostateczna taka właśnie opcja atomowa, bo na co dzień władze centralne nie powinny się wtrącać w to, kto jest wójtem, kto jest radnym, bo to jest wola wyborców, to jest wola wspólnoty samorządowej danej gminy, czy danego powiatu, czy danego województwa, okej? Dobra, słuchajcie, bardzo dobrze, no jestem zbudowany tym, jak rozwiązujecie te zadania. Słuchajcie, no to jeszcze możemy wykonać, może już nie te, może jeszcze jakieś jedno zadanie z procedury wykonamy. Tak, i to będzie ostatnia rzecz, bo o tym najmniej powiedzieliśmy, a to jeszcze, jeżeli tutaj by się pojawiły jakieś błędy, chociaż nie sądzę, to tutaj jeszcze chciałbym to wychwycić, bo mówiliśmy o tych gałęziach prawa, ale mniej mówiliśmy jakby o środkach, które przysługują w ramach procedury toczącej się, nie wiem, przed sądami czy przed organami administracji. Tutaj akurat mamy sądy. Dobra, no to słuchajcie, jak myślicie, co to jest za sąd? Ten sąd, okej, okay, tu już jest mowa, że sąd A to jest sąd najwyższy i słusznie. Zresztą to jest dosyć proste, bo jest w hierarchii tutaj najwyżej.
I tutaj od razu powiem, ja to wziąłem z matury sprzed 3 chyba lat, to już jest nieaktualna struktura Sądu Najwyższego, nie ma już Izby Wojskowej i jest tylko taka izba i utworzone jeszcze dwie dodatkowe izby, tak jest. Izbą dyscyplinarną i Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. To jest cała afera, która jest wokół sporu o Sąd Najwyższy. Nie będę w nie oczywiście tutaj wchodził, ale to musicie zdawać sobie sprawę, że to się zmieniło. Dobrze, więc to jest Sąd Najwyższy. B, no właśnie, a tutaj niektórzy piszą, że to jest sąd rejonowy, a niektórzy, że apelacyjny. No, to jest sąd apelacyjny. Przesądza o tym fakt, że ewidentnie jakieś środki prawne, jak widać tutaj na tym wykresie, można wnosić od orzeczeń sądu okręgowego do tego sądu, tak? Sąd okręgowy jest nadrzędnym sądem dla sądu rejonowego, a dla sądu okręgowego nadrzędnym z kolei jest sąd apelacyjny. Sądów apelacyjnych, to jest ciekawostka, jest w Polsce w ogóle mniej niż województw. Właśnie zawsze zapominam, czy jest ich 11 czy 13. Chyba 11 w ogóle jest sądów, jest bardzo mało sądów apelacyjnych w Polsce. Sądów rejonowych jest ponad 300, sądów okręgowych kilkadziesiąt, tak? Więc no dobra, no to przyjmijmy tak. Ja mam do Ali naprawdę grubą jakąś tutaj sprawę, albo Ala, tym razem ja coś nabroiłem, żeby nie było. Ten Alicja wnosi wobec mnie. Właśnie, to teraz poproszę jeszcze takie uzupełnienie. Jeżeli, albo dobrze, przyjmijmy już, zostawmy mnie i Alicję, przyjmijmy, powiedzmy, że ja zostałem rzeczywiście na przykład napadnięty przed sklepem i została mi złamana ręka i jeszcze ukradzione jakieś oszczędności. Trzymajmy się tego przykładu. I teraz tak. Ja złożyłem zawiadomienie na policję, potem sprawą zajęła się prokuratura i teraz tak, żeby wszcząć postępowanie sądowe w tej sprawie, to co się musi stać? Kto musi złożyć co do sądu? Jaki rodzaj pisma musi wpłynąć do sądu i od kogo w takiej sytuacji? Piszą. Tak, bo to jest ważne i tutaj wszystko wychwycimy. Mamy jeszcze 3 minuty. Mhm. No. To nie jest łatwe. Prokurator, na pewno prokurator, ale prokurator w reżimie, czyli jesteśmy w reżimie procesu karnego. Tak. Co ten prokurator wnosi w takiej sytuacji? Jeżeli znaleźli pana, nie wiem, Zbigniewa, który mi mnie okradł i mnie pobił, no to ja składam zawiadomienie o możliwości popełnienia do prokuratury albo do policji wcześniej, a jak już prokurator przeprowadził postępowanie przygotowawcze, to wnosi super akt oskarżenia do sądu. Bardzo dobrze. Tak jest. Teraz sąd i w takiej sprawie to orzeka sąd rejonowy w ogóle, jego tutaj nie ma. No i dobra, i sąd rejonowy orzekł tam grzywnę, albo nie wiem, wydał wyrok w zawiasach, no a prokurator mówi, no nie, no przepraszam, to jest brutalne pobicie w środku miasta, co to w ogóle jest za przykład, żądam, ja uważam, że on powinien iść do więzienia, no chociaż na rok. To wtedy prokurator co wnosi od takiego wyroku? Apelacje, bardzo dobrze, apelacje. I teraz sąd okręgowy rozpatruje sobie tę apelację i taka apelacja znowu jest oddalona. Sąd okręgowy nie widzi żadnych tutaj powodów, żeby zmieniać wyrok, sprawiedliwość stało się zadość i cześć. I teraz co się może dać dalej? Już nie będę was pytał, bo czas się kończy. To jest bardzo istotna sprawa. Do Sądu Najwyższego może wpłynąć w sprawach karnych kasacja, to trzeba się wyryć na blachę, to jest zawsze, tak? Kasacja. W sprawach... Ja to piszę w czacie. W sprawach karnych, a w sprawach cywilnych skarga kasacyjna.
Tak? Skarga kasacyjna wpływa do Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych i do NSA w sprawach administracyjnych od wyroków WSA, a do Sądu Najwyższego w zakresie spraw karnych wpływa kasacja. I to musicie naprawdę znać bardzo, bardzo dobrze. I teraz jeszcze wam ostatni sprzedam tip, który czasami się zdarza w podchwytliwych takich podchwytliwych sytuacjach, mianowicie czasami sądy wydają nie wyrok, ale postanowienia. Postanowienia dotyczą spraw rozstrzygnięcia sądów, które nie kończą postępowania, tylko są na przykład dotyczą, nie wiem, tymczasowego aresztowania kogoś, wobec kogo toczy się postępowanie, albo wyłączenia lub niewyłączenia członka składu i tak dalej, i tak dalej. I na postanowienie, uwaga, zawsze, na każde postanowienie, jeżeli macie to na maturze, to służy zażalenie. Nie apelacja, nie skarga, nie odwołanie, tylko od postanowienie, zażalenie. To można sobie zapamiętać, to się rymuje. Ale to jest wyjątkowo wredne pytanie, które się raz na jakiś czas pojawia. Na postanowienie, zażalenie. Czy to jest procedura cywilna, czy karna, czy administracyjna? Warto to sobie zapamiętać. No nie jest to może jakieś najbardziej spektakularne zakończenie naszych zajęć. Bardzo wam dziękuję za aktywność i za pisanie na czacie. Nie będzie serii pytań, ale dlatego, że ta seria pytań była cały czas w toku zajęć i były one bardziej, chyba jeszcze bardziej jeszcze były one interaktywne niż się spodziewałem i za to wam bardzo dziękuję. No ja niestety muszę kończyć, więc no nie da rady tego dłużej przedłużyć, ale bardzo dziękuję wam za to spotkanie, mam nadzieję, że było dla was jakkolwiek było dla was użyteczne. Alu, oddaję ci głos. Ja bardzo ci dziękuję, tak, ja strasznie dziękuję, wiem, że mnie rwie, więc się nie włączam kamery. Chcę powiedzieć tak, że będziecie mieć prezentację, będziecie te dwie tabelki wrzucimy, także na grupę na Facebooku COSWOS. Myślę, że to było użyteczne i że pewnie gdybyśmy codziennie mieli taką lekcję, to byście zdali nie tylko maturę, ale już może nawet pierwszy egzamin na studiach prawniczych albo innych. Zapraszamy, może się spotkamy. Chcę was jeszcze zachęcić do... No, właśnie, jakbyście szli na UW, to może Staszka spotkacie, ale uważam, że poza tym, że zdajemy maturę, to warto też razem obywatelsko działać i na prośbę koleżanek z takiego działu, który się zajmuje edukacją globalną, wam przypominam, że za chwilę jest Dzień Ziemi i że są różne fajne rzeczy, na które was zapraszamy, moment. I druga rzecz, na którą zapraszamy, to jest taka kampania, którą prowadzimy, nazywa się Ponad Granicami, rozmawiajmy o migracjach. Wejdźcie sobie na stronę, po maturze możecie, ale chyba, że nie zdajecie matury i zobaczcie, bo to jest coś, co tak naprawdę trochę tworzy naszą jakby świadomość tego, z kim tutaj mieszkamy, z kim działamy i kogo też dotyczy prawo oraz te wszystkie ustalenia, o których mówił Staszek. Bardzo dziękujemy i trzymamy kciuki albo nie trzymamy, nie wiem jak to zrobić, żeby na pewno zdacie, ja jestem pewna. Tak. Dzięki i do usłyszenia. Dzięki. No właśnie, szło świetnie. Dzięki. I ktoś ma jeszcze jedno pytanie przed maturą z WOS-u. Słuchajcie, jak ktoś ma jakieś bardzo ważne pytanie, to napiszcie na artur.krupiński@co.org.pl i jak damy radę, to w ciągu tygodnia na nie odpowiemy. A, ktoś prosi o spotkanie przed maturą. To nie wiem, czy no możemy to sprawdzić, ale myślę, że będzie bardzo trudno. W przyszłym roku zrobimy więcej, także dla nauczycieli to jest dobra wiadomość. A wy, jeżeli macie jakieś bardzo trudne pytanie, co kompletnie nie wiecie, to piszcie do Artura i ja znajdę odpowiedź na nie, no, to obiecuję. Dobrze. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia. Ja się pokażę na koniec i o, jestem tu. Strasznie było fajnie z wami.